Dobry wieczór, bądź dzień dobry, szczęść Boże, w zależności od tego, kto będzie o jakiej porze to oglądał, kochani, tak po modlitwie i po czytaniu Pisma Świętego, bardzo mnie poruszyły słowa, bardzo mnie poruszyły te słowa i no po prostu czuję przynaglenie w sercu, żeby o tym po prostu powiedzieć. Z listu Świętego Jakuba, apostoła, z piątego rozdziału, od wersetu 9. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech nie będzie nie, niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. I później dalej w 15 wersecie. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. I później dalej. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Po prostu może poczytam takie fragmenty, które mam pozaznaczane. I może coś jakby na bieżąco. Może Duch Święty będzie coś jakby... Da mi taką łaskę może powiedzenia, tak jak On chce na przykład, żeby dotknęło to waszych serc. Także... Boże... Oddaję Ci moje serce, moje usta, Duchu Święty. Panie, posługuj się mną. W imię Twoje, Jezu. Amen. I tak. Jak zachować się wobec doświadczeń i pokus? List Świętego Jakuba Apostoła, 1, od pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu. Za pełną radość, poczytujcie to sobie, bracia. Moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Może się zatrzymam nad tym, bo czuję w sercu, na przykład, żeby to powiedzieć. Zobaczcie, na przykład, nie? Potrafimy, na przykład, pisać różnego rodzaju takie... fragmenty wybrane ze Słowa Bożego na przykład, albo jakieś cytaty. Ale czy tak naprawdę, załóżmy, zobaczcie, czy potrafimy jakieś, no, takie twierdzić, że zła się nie ulęknę, choćby przed ciemną doliną, a jakieś słowo niemiłe potrafi nas czasami z równowagi wyprowadzić. Jesteśmy przygaszeni, a coś tacy, nie? Bo to, kochani, moim zdaniem to jest, uderza to w jakieś ego, w jakąś miłość własną. Jeżeli człowiek ma miłość własną, kocha na to siebie zamiast Boga i urażona jest jego jakaś taka duma, może gdzieś skryta pycha, i to właśnie to czasami potrafi jedno słowo człowieka z równowagi wyprowadzić, nie? A potrafimy pisać, że choćby przed ciemną doliną zła się nie ulęknę, różaniec moją mocą, wiecie, co chodzi, nie? A jakieś słowo, jakieś takie słowo prawdy gdzieś tam, nie? Bo tak naprawdę zobaczcie, no, jak poznać człowieka? Wystarczy zrobić coś wbrew jego woli, nie? A inne takie jeszcze słowo jest, że nie bój się jakby... niektórzy ludzie będą cię kochać, dopóki będziesz pasował do ich pudełka. Właśnie. A ty nie bój się ich rozczarować. To chodzi o to, żeby być sobą, nie? Żebyś to ty, siostro, bracie, przeżywała na swój indywidualny sposób Słowo Boże, a nie brała interpretację czyjąś, na przykład, nie? Przyjmowała. Bo Jezus chce indywidualnie do ciebie mówić w sercu, jeżeli jest cisza,
spokój, idziesz na adorację, czy też Pismo Święte. I w sercu rozumiesz to, tak jak On chce, żebyś rozumiała, rozumiał, a nie przyjmować czyjąś interpretację. Może Pan Jezus inaczej, inną drogą duchową chce Cię prowadzić. Musisz sam odnaleźć. Dlatego właśnie tak to jest, kochani, no. Że jakieś małe porażki, jakieś nasze, potrafią nas z rytmu wybić, nie? Albo ktoś nie spełnia naszej woli. Właśnie. Jak reagujemy wtedy? Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi. Ilekroć spadają na was różne doświadczenia, wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Jezus nas ewidentnie zachęca. Proście, otrzymacie. Tylko, że prawdziwa mądrość sprowadza, jakby z sobą idzie w parze z pokorą. Prawdziwa mądrość jest pokorna. Jezus był mądrością i był bardzo pokorny. Naśladujcie mnie, mówi Jezus, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Dlatego właśnie napisałem to teraz ostatnio na Facebooku właśnie, że po modlitwie, że sami sobie tak naprawdę komplikujemy życie. Jeśli nie czytamy, nie rozważamy, nie wchłaniamy, nie żyjemy tym Słowem Bożym na co dzień, to sami sobie komplikujemy, kochani, życie. Kto bowiem żywi wątpliwości, jak prosi, to jest ojciec. Zobaczcie, jak małe dziecko. Jeżeli ufa rodzicom, jeżeli kocha, jeżeli wie, że mama i tata kocha tego maluszka, wszystko jemu daje, to nie musi bez przerwy jakby 100 tysięcy razy prosić, tylko wystarczy poprosić z wiarą: tato, potrzebuję tego i tego. Potrzebuję na przykład, nie wiem, 10 zł na książkę, bo chcę być mądrzejszy i chcę kupić tą książkę i sobie ją przeczytać. Bardzo mądra książka na przykład, nie? Nie ma problemu, nie? Dlatego jak prosisz Boga o dar mądrości, o dar miłości, dar pokory, żeby uświęcał Cię w prawdzie, Twoje serce, Twój umysł, żeby zanurzał Twojego ducha w miłości, żeby On w Tobie mieszkał. Zapraszać Go każdego dnia. Jeżeli się nie modlimy każdego dnia o miłość, to niestety, no, nie zawsze po ludzku wychodzi nam dobrze. A jeżeli zapraszamy każdego dnia od samego rana Jezusa do naszych dusz, albo idziemy z rana na 6:30, albo na 7:00 na Eucharystię, przyjmujemy Go, możemy zaczynać dzień wtedy, wiecie co chodzi, z radością i w takiej świadomości, że On jest z nami. Sam Bóg, który nas kocha. Właśnie, nie trzeba Go prosić, tato daj, tylko powiedzieć: Ojcze, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa błagam Cię, abyś uzdolnił mnie do kochania. Abyś to Ty we mnie kochał, innych ludzi. No zobacz, jakie cuda będziesz doświadczała w swoim życiu, w swojej psychice. Wolna będziesz od lęku, od krytykanstwa, od plotek. Zamiast na plotki będziesz chodziła na adorację, albo będziesz brała do ręki różaniec. Będziesz modliła się za koleżanki w pracy, w szkole, które Ci dokuczają. Nie dość, że jeszcze na Ciebie spłynie ogromne błogosławieństwo, to i koleżanki może pójdą, ktoś mój porozum do głowy, nie? No bo rzeczą słuszną odpłacić, jak gdzieś Słowo Boże, już nie pamiętam, który to fragment, ale tym, którzy jakby nas prześladują, że odpłacić tym jakby... A może nie będę tego powtarzał, bo nie pamiętam dokładnie, kochani, ale czy słuszną jest rzeczach w oczach Bożych odpłacić tym samym, czym jakby ci odpłacają, nie?
a będę błogosławił tym, którzy Ci dobrze życzą. Bóg będzie błogosławił tym wszystkim, którzy Ci dobrze życzą, a tym, którzy Ci źle życzą, no nie wiem, czy będzie błogosławił. Jak się nie pomodlisz za tych ludzi, no to nie wiadomo, ale może spłynąć błogosławieństwo, jakbyś się modlił za wszystkich prześladowców. Na tym to polega właśnie. Chrześcijaństwo nie polega, jakby na... Chrześcijaństwo właśnie polega na tym, żeby modlić się za swoich prześladowców. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, mówi Chrystus. Rozumiecie? Przybili Boga do drzewa krzyża. Krzyż jest święty, bo Bóg na nim umarł. Jak przychodzą na ciebie jakieś doświadczenia właśnie, no to wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość, czyli wytrwałość, jeżeli spadają na nas jakieś różne doświadczenia. To rodzi wytrwałość, bo zawsze przypominasz sobie Chrystusa, Pana twojego, tak? Który cierpiał. Dlaczego chcesz uciekać od krzyża? Bądź takim świętym Janem. Bądź z Maryją razem pod krzyżem. Wpatruj się. Czerp łaski z krzyża. Przytul się do krzyża. Ucałuj krzyż. I wytrwaj. Trwaj cały czas na modlitwie. Wielką, ogromną moc ma cierpienie, jeżeli przyjmujesz z miłością do Chrystusa. Z prawdziwą miłością. Nie tylko, bo przyjmę to cierpienie dobra, no zgadzam się. Nie, właśnie ty musisz sercem kochać Jezusa. Sercem kochać. Kochać Jego Słowo. Kochać na Niego patrzeć. Kochać Jego Słowo właśnie. Słowo jest... Chrystus stał się ciałem. A Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Posłuchamy Cię kiedy indziej, mówili do świętego Pawła, nie? Odejdź stąd. Posłuchamy Cię kiedy indziej. Właśnie, bo nie mówię o jakiejś nauki, bo ich ucho świerzbiało. Może taką naukę powie nam, co my chcemy, nie? A on właśnie nie, on powiedział prawdę. I odejdź stąd, powiedzieli. Posłuchamy Cię kiedy indziej. Jak cierpiał święty Paweł? Do świętego Pawła trzeba brać wzór do naśladowania. Wiadomo, od Chrystusa, ale od apostołów też. A nie czerpać wzór z tego świata. Od kogo masz czerpać wzór z tego świata? Czytaj Boże Słowo. Z wielką czcią, szacunkiem całuj te Słowo. Całuj Boże Słowo. Duch Święty będzie Ci dotykał podczas czytania. I właśnie kto żywi wątpliwości, jeżeli o coś prosi, właśnie dar mądrości wątpi, albo cokolwiek. Jezus mówi, proście, otrzymacie. Szukajcie, znajdziecie. Czego szukasz w życiu? Sensu? I bardzo dobrze. Przyjdź na adorację. Rozważ sobie odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnicę radosną, piątą. Z części różańca świętego. Tajemnice radosne. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. On Ci nada kierunek, On Ci nada sens. Cudowne życie będziesz prowadził. Wiadomo, że nie będzie łatwo, ale On Ci będzie pomagał. Dlatego nie możesz nigdy w życiu zapomnieć o modlitwie. Nie możesz odcinać tej pępowiny od Boga. Musisz być cały czas zależny od Boga. Bo jeśli zapomnisz o tym, że jesteś zależny, to będziesz chciała coś na swoją rękę robić. Bez pomocy Ducha Świętego na przykład. Bo Ci się będzie coś wydawało, że to jest dobre na przykład. Właśnie. A z Duchem Świętym idziesz na adorację w ciszy. Cisza jest naprawdę niesamowita. W ciszy można usłyszeć Boga głos. Idziesz na adorację, jest cisza. Klęczysz. I wsłuchujesz się i mówisz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Albo otwierasz Pismo Święte i czytasz. I w pewnym momencie, bum, w sercu czujesz, że ten fragment jest dla Ciebie, na przykład. I zatrzymaj się, rozważ ten fragment. W jaki sposób on dotyczy Twojego życia, Twojego serca. Może ten fragment chce zweryfikować Twoje serce, co w nim jest. Na przykład nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie? A ty myślisz, o kurczę, ty. A ja sądzę czasami, nie? Wydaję jakieś wyroki niesłuszne. Plotkuję może o kimś, nie? Panie, nie lituj się nade mną grzesznikiem. Postawa celnika, nie?
A nie, że o, ja jestem lepszy od tamtego. Daję dziesięcinę. To przecież ja, jak, że nie jestem jak te złożnicy, nie? Do jakiej postawy mi serca? Do jakiej postawy mi bliżej? Albowiem celnik odszedł usprawiedliwiony, bo bił się w pierś. Uważał, że zgrzeszył. A faryzeusz wydawał mu się, że jest sprawiedliwy. Także kochani, naprawdę, Bóg ma zupełnie inną ocenę ludzi, nas. Dlatego ja zawsze będę powtarzał, że to nie szatan zdobi człowieka, naprawdę, tylko Bóg patrzy w głąb serca. Patrzy, co ty myślisz o drugim człowieku. I na podstawie tego błogosławi ci albo wstrzymuje może łaski, bo pragnie, żebyś poszła, nie wiem, na jakieś miejsce osobno i na modlitwie poprosiła Boga, żeby pokazał ci serce, z czego się jeszcze wyspowiadać. A wtedy naprawdę, zobaczcie, jak to Słowo Boże mówi, no, Bóg pysznym się sprzeciwia. Sprzeciwia się Bóg pysznym, a pokornym daje łaskę. Dlatego prosi trzeba o pokorę, a jeżeli będzie Bóg nas, wzrastała w nas pokora, to i będą łaski z nieba spływały na nas. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej, wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. No właśnie, to razem się skojarzyło. Jak to się nazywa, Matko Jedyna? Jak to się mówi tak potocznie, kolokwialnie? Chorągiewka, o! I Pan Jezus mówi właśnie, kto... To chyba też jak, że ziarno zostało rzucone, nie? Na ziemię. Skalisto tam troszkę tylko wzeszło, ale ciernie, właśnie troski tego świata, łuda bogactwa, zagłuszyły to słowo. Pan Jezus też mówi, że kto tych słów moich słucha, nie ma w sobie korzenia, jest niestały. Właśnie. Trzeba prosić Jezusa o wierność Słowu. Mieć siły, żeby wypełniać je. Bo wtedy człowiek będzie szczęśliwy. Z Jego pomocą to jest możliwe. Bo z Jego pomocą, mówić sami na własną rękę, to... Mówię, nie odcinać tej pępowiny. Cały czas trwać na modlitwie nieustannie. Wstajesz z rana, od razu pomyśl sobie o obecności Bożej. Że Bóg cię obudził, że cię kocha, że chce wspaniały dzień na ciebie przygotować. Wspaniałych ludzi spotkasz, tych, których On chce, żeby na Twojej drodze postawi. Tylko cały czas trwaj na modlitwie, uwielbiaj Go w swoim sercu. Uwielbiaj Go, uwielbiaj Go, uwielbiaj, dziękuj Mu. Skoncentruj się na tym, co od Niego otrzymałaś. Rozwijaj talenty, które Ci dał. Na Jego chwałę. Na Jego chwałę. Nie szukać jakichś próżnych chwał, próżnej chwały swojej. Tylko wszystko zawdzięczać Jemu, oddawać, odsyłać ludzi do Jezusa, bo tylko On może dać prawdziwą radość, prawdziwy pokój. Do Niego odsyłać, do Niego odsyłać, do Jezusa Chrystusa, bo On jest jedynym Panem. On jest jedynym Panem, który może wypełnić pustkę Twojego serca, który może otrzeć Twoje łzy i otrze, tylko zwróć się do Niego. Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. A mądry Syracha mówi, że synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia. Właśnie otrzymasz wieniec życia. Wiadomo, że człowiek czym bardziej bliżej Boga, tym większe ataki złych duchów, ale no trzeba właśnie nieustanna modlitwa w tym pomaga. Korzystanie z sakramentów, codzienna komunia święta, karmienie się Jego słowem, nieustanna modlitwa w sercu,
nieustanna pamięć, modlitwa różańcowa, czytanie Pisma Świętego, nawet spowiada się z wszelkiego rodzaju jakiś pokus, masz jakieś dręczenia, masz jakieś, przychodzą jakieś myśli bluźniercze, uderzające w Twoją wiarę, jakieś, nie wiem, podkopywanie Twojej wiary. To idź z kapłanem, porozmawiaj o tym. Nawet jeżeli zrzucisz te wszystkie pokusy, które Cię dręczą, to jest też dobre. To jest też dobre, kochana siostro, bracie. Spowiadaj się też z pokus. Co tu jeszcze mamy? Z listu do Hebrajczyków trochę, może ile już tu gadam? 20 minut. No i dobrze, może być jakiś dobry filmik, może Duch Święty kogoś dotknie, bo o to mi najbardziej chodzi. Tak bardzo mi bardziej zależy na tym, żebyśmy... żeby jak najwięcej ludzi kochało, żeby jak najwięcej ludzi doświadczyło miłości Jezusa, który naprawdę nie ma względu na osoby. Może bez względu na to, w jakim syfie kto siedzi, naprawdę, on nie ma względu na osoby. On każdego chce człowieka zbawić i żeby żył wiecznie. Każdemu chce dać swoją miłość, siebie samego. On jest miłością, Bóg jest miłością. Dlatego najbardziej mi zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi nagrywał te filmiki tylko i wyłącznie po to, mówiąc, jak przeżywam swoją wiarę, jak staram się kochać Jezusa, co robię, żeby być szczęśliwym, jakie walki, trudności mam czasami, jak z tym się uporać, jak trwać w pokoju, skąd czerpać siłę do życia. No właśnie chcę, żeby jak najwięcej ludzi się zbawiło. No. To jest moje takie pragnienie. Bóg włożył mi w moje serce takie pragnienie właśnie nagrywania to tylko i wyłącznie po to, żeby jak najwięcej ludzi wróciło do Niego. Albo jeszcze bardziej się rozkochało w Nim. Chodziło na adorację. Wypełniało się miłością. Żeby byli rozpaleni ogniem miłości. Taki ogień będzie w was. Jak będziecie chodzić na adorację, taki ogień się rozpali w waszych sercach. Tak będzie wam gorąco niekiedy. Gorąco tak będzie. Miłość płonie. Będziecie płonęli w środku ogniem miłości. List do Hebrajczyków 13. 5, od 5 wersetu. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: nie opuszczę cię, ani pozostawię. To nie chodzi o to, żeby ich nie mieć, ale żeby nie skupiać się. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dzieje apostolskie. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Zobaczcie, ile ludzi jest świadkami miłości Jezusa po całym świecie. Tylko wolną wolę masz, kochana siostro, bracie. To ty decydujesz, czy chcesz być szczęśliwa, czy nie. Nawet w cierpieniu można być szczęśliwym. Jeśli zmówię z miłości do naszego Pana, przyjmujesz to, łączysz się z Nim razem, całujesz, ucałujesz krzyż, to cierpienie jest słodkie, naprawdę. Jest ciężko, ale jest słodkie. Ale jest dobrze, kochani. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Jak włożył palec, nie? Wtedy, co apostołowie powiedzieli mu, że mistrz nasz był, nie? A Tomasz mu odpowiedział: Pan mój, Bóg mój, który zobaczył, nie? I włożył palca. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławiony jesteś, kochany siostro, bracie. Jesteś błogosławiony, bo nie widziałeś Jezusa, nie widziałaś, a uwierzyłeś Mu. Uwierzyłaś na Słowo. Jesteś błogosławiony. Naprawdę, czytajcie Boże Słowo. Mnie to ciarki aż przychodzą. O. Piłat zaś, w Ewangelii Świętego Jana czytamy. Piłat zatem powiedział do Niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Właśnie każdy, kto jest z prawdy, słucha jego głosu. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Słowo Boże was wyzwoli. O, Testament z Krzyża, Ewangelia według świętego Jana. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, czyli do ciebie: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Już gadam 25, dobra, jeszcze pogadamy. I odtąd uczeń wziął ją do siebie, Maryję. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Naprawdę, kochani, gdy mieszkałem w Anglii tyle lat, naprawdę wszystko miałem. Miałem dobrą pracę. Kupowaliśmy drogie ciuchy. Jeździliśmy gdzieś do Londynu, do jakichś sklepów, jakieś drogie ciuchy. Ale nie dawało mi to szczęścia takiego naprawdę. Bo szczęście, warunki zewnętrzne nie dają jakiegoś szczęścia. Tylko warunki wewnętrzne. Wolność właśnie. Wolność Jezusa. Miłość Jego. Można mieć mnóstwo rzeczy materialnych, ale to nie ukoi tej pustki człowieka. Człowiek tak naprawdę pragnie miłości, pragnie kochać i być kochanym. I być kochanym pragnie. Dlatego daj miłość komuś, kto dzisiaj potrzebuje. Nie przechodź na drugą stronę, jak zobaczysz kogoś. Bądź takim Samarytaninem, Samarytanką. Rozdawaj miłość Jezusa. Otwieraj swoje serce każdego dnia i proś Go, żeby On wypełniał Cię tą miłością. Długo, długo ten film trwa. Można gadać i gadać jeszcze, kochani. Dziękuję wam za uwagę. Kto dotrwał do końca, jeden będzie zbawiony. Nie żartuję, no ale kto wytrwał do końca, temu dziękuję. Mam nadzieję, że Bóg dotknął waszego serca. Że obdarzył was teraz dobrymi pragnieniami, jakimiś takimi natchnieniami. Zachęcił was do czegoś. No cóż, kochani. Ja sobie pojadę na adorację na nocną. Także będę się też modlił w waszych intencjach. W nocy jest pięknie, cisza, parę osób tylko na adoracji. I całą noc człowiek z Panem Jezusem przybywa. Aż, no tak mówię, tak gorąco jest w sercu, w duszy. Tak bliziutko Pana Jezusa, kochani, naprawdę. Ściskam was mocno, no. Ściskam was mocno. Pozdrawiam serdecznie i życzę wam naprawdę zbawienia, żeby wam Bóg błogosławił, uświęca wasze serca. Czytajcie sobie Księgę Hioba. O właśnie, czytajcie sobie Księgę Hioba. Rozważajcie, jakie cierpienie miał Hiob. Ale on do końca ufał Bogu. Bądźcie jak Hiob, ufajcie do końca Chrystusowi. On nigdy was nie zawiedzie. Nigdy. Amen.